Siemanko, z tej strony Walker. Witajcie na kolejnym odcinku Ligi Gwinta. Dzisiaj moim przeciwnikiem będzie Kołczuś. Jak na razie rewelacji w moim wykonaniu nie ma. A zobaczymy, jak będzie po tej dwóch kolejkach teraz. Dobra, już go zaczynamy. Jest ziomek. Dobra, standardowo mój radio. Dagon. Ręka marzenia. A nie najgorzej teraz po tej wymianie, ale mogą być lepiej. O, przeciwnik zaczyna, czyli następnego ja zacznę. Kołczuś. To jest mój przeciwnik, a nikt z gry to jest Markus. Może ja zawsze za szybko zaczynam grę. Oczywiście. Muszę się zastanowić najpierw na spokojnie. Pokój jest bezcenny. A, przepraszam. Nie wiedziałem, żebyś to przynosić. Ja jestem zaszczycony. Właśnie po to trzymam sobie wyzwanie. Nie wyzwanie, tylko rozkacz wymarszu. No. Jak szło to zaklęcie? No i ma rację w sumie. To była punkty to. Za Kedwen! Fajne tempo to daje, nie? Akurat w tego nie mógł Natalisa uderzyć na przykład. Byłoby ciekawiej. Trochę słabe rozdanie, jeżeli chodzi o moją rękę, bo jakby Sheila de Tankerville na przykład była, to mi zawsze tą kartę jeszcze by wyciągnęła dodatkowo. To jest 5 za to. Okej. Jest okej. Oddział za mną! Kamienie najlepszym świecielem trolicy! 10 i 5. Jeden mi wejdzie. Pas mi trochę utrudnia tą grę. Za króla! 2 punkty. Muszę w następnej rundzie wyciągnąć 6 punktów łącznie, co najmniej, nie? Żeby wygrać. Nie podoba mi się to i chyba zablokuję.
Za króla i honor! Dobra. Myślę, że to nie był zły pomysł z tym. Wszystko zależy, co mi wyjdzie teraz. Ja oddam przeciwnikowi to, bo nie ma sensu kontynuować tego. Ja trzymam na kuchtę, jeżeli chodzi o wezwanie z cmentarza, bo mógłbym zablokować i mógłbym grać ewentualnie. Przeciwnik musiałby rzucić jakąś kartę, ale na tą chwilę myślę, że to jest... Natalis, okej. Natalis wyciągnie nam róg dowódcy. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem, co robię. Stoicie przed majestatem książęcym. Nie mogę się doczekać bitwy. Ach, bardzo pomysłowo. No i tak nie wiem, jak tego wziąć, to jest najgorsze. Czy boję się tego użyć, ale tu może mi Shilla wylecieć. No trudno, jedziemy. Całe życie pracuję z idiotami. No właśnie, mam to był błąd. Źle. Błąd za błędem. No będę blokował teraz, od razu. O, jednak nie. No, no, jestem pod wrażeniem. Temeria nie powiedziała jeszcze nie ostatniego słowa. Gdyby wyleciała Shilla... Poważny błąd. Radowidem powinienem blokować już tego wcześniej. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Nie. To jest zdziwiony. Ja jestem zaszczycony. Popełniłem błąd, który kosztuje mi wygrany mecz. Bo mogłem wygrać to. Uwielbiam to zagranie. Zabijałem za mniej. Jeszcze źle rzuciłem z tego radia, ale już nieważne. Naczekał na to, doskonale wiedział, co będę robił. Aha, wyczuwam kłopoty. Przegrałem. No, na, no, na własne jestem pod wrażeniem. Ten pierwszy mecz. Aha, wyczuwam kłopoty. Uderzymy szybko i skutecznie. Jednym punktem. No sorry, dwoma. Całkiem nieźle. Ja pierdzielę, spierdzieliłem tym Dijkstrom. Nie wierzę w to. To jest kolejny mecz, który przegrywam. Jednym, dwoma punktami. Jeszcze raz, nie odpuszczę. Muszę wygrać tym. Jeszcze mu przeraza dobrała mglaka, zacznijmy od tego. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. O Boże. Tak każę tych, którzy mnie irytują. Świetnie.
Pewnie ja teraz zacznę. Z reguły jak ta sama osoba zaprasza, to jest chyba tak, ale nie widziałem innej. No dobra, okej, ja zaczynam. Niech żyje król! Pewnie Vornis poleci od razu. Ale... źle psułem to, bo liczyłem na to, że mi wyleci Shilla de Tankerville. O! Chyba mój przeciwnik ma problem z netem. No, będziemy chyba powtarzać. Mam problem, widzę, z grą. Nie każda bitwa musi kończyć się przelewem krwi. Kogo mam zabić? Egan. Ja jestem zaszczycony. Zgodnie z planem. Nie wiem, czy nie powinienem go zablokować. Jeszcze poczekamy. Nie zawiodę króla. Że ja tą rundę on może spasować i on wygra to, ale gra dalej. No muszę puścić to. Teoretycznie mogę Ciri próbować gonić. 2 i 9 to jest 11 plus 2 tutaj. To jest bez sensu. Dobra, rzućmy Radzia. Próbujmy jeszcze. Z nim. Nie jest za późno, żeby to zablokować. Warum? Jeden punkt cały czas jest. Cały czas jest ten punkt przewagi. Przynajmniej próba tego punktu. Zabawne. To jest ryzykowne bardzo, ale próbujemy. Zamieniam się w słuch. Wiohoraty! Moje badania są ważniejsze niż to. O Boże. Za Kedwen! Szkoda gadać. Znowu zaryzykowałem i znowu Dijkstra mi przegrał. Jeden punkt, żeby więcej punkt miał, to bym spasował nawet na remis, bo on by zaczynał. Jest tenis, jest to. Pokój jest bezcenny. Zagon musi mi wylecieć, jest duże prawdopodobieństwo, że mi wyleci, więc próbuję. Egroto dum anima est, spes est. Nie mam pytań. Rozgonić chamów! Nie mam pytań. Jakby ktoś pytał, nie widziałeś mnie. Dobra, mogę pasować.
ściągnąłem. Miał przewagę tak naprawdę dwóch kart. To o to mi chodziło, żeby chociaż jedną kartę przewagi stracił. Wskaz wymarszu. Zagon Bury albo Trebusz, nie. A Boże, i tak wyszedł, i tak wyszedł. Jest wojna, to muszą być rany i krew. Lepiej było zostawić sobie. Rozkaz wymarszu. Był mój błąd. Stoicie przed majestatem książęcym! No bo ci Glak znowu przyleci, mój drogi kolego. Nie. Pierwszą grę to przegrałem przez Dijkstra ewidentnie, ale drugą to przez to, że za bardzo zaryzykowałem. Zobaczmy. Niepotrzebnie. O, dzięki. Chwała wielkiemu słońcu! Koniec gadania. Chwała wielkiemu słońcu! Chyba wygrałem ten mecz. Nie rozśmieszaj mnie! Teraz ja dwoma punktami wygrałem. Dzięki za mecz, drogi kolego. Licząc punkty, to na remis wyszliśmy. Ty dwa punkty przegrał, a wcześniej ja przegrałem dwoma punktami. Dobra, naprawdę bardzo ciekawy pojedynek. Również GG. No i... Co za typ. Dobra, dzięki bardzo. 1-1, jeżeli chodzi o mecz i rewanż. Z Kołczusiem, bo to był mój przeciwnik. No i to był mecz, prawdopodobnie 13-14, jak dobrze liczę. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i do usłyszenia następnego odcinka. Cześć!